Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie zabieram Was na event marki Guerlain, na którym będą prezentowane nowości pielęgnacyjne z serii Abbey Royal. Ponadto dostałam również informację, że ma być jakiś gość specjalny, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i zaprosiłam również na to wydarzenie moją koleżankę Martę Podbielską. Marta jest również wizerzystką, także bardzo się cieszę, że się zobaczymy, już się trochę nie widziałyśmy. No i dostałam również informację, że ze względu na miejsce obowiązuje casual dress code. Mniej więcej wiem, co to jest za miejsce. Wiem, że faktycznie jest to dość oryginalne miejsce na tego typu event. Także jestem bardzo ciekawa, jak to zaaranżowali. No i oczywiście zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o mój dzisiejszy outfit, no to jest on bardzo wygodny. Zwykłe spodnie z lajkry, do tego wygodne sztyblety, przedłużana marynarka w krateczkę. Do takich prostych, monochromatycznych looków lubię dodać jakiś akcent kolorystyczny, jak na przykład właśnie czerwone usta czy jakaś wyrazista torebka. Zimno, zimno. Już jestem z wcześniej wspomnianą Martusią. Idziemy szukać... Czego idziemy szukać? Wejścia. Tak, wejścia. Zaraz Wam pokażemy, gdzie to jest. Bardzo ciekawe miejsce. No właśnie, Marta, powiedz, pochwal się, jak to jest być żoną od 4 dni? 4 wrzęcia? Cudownie, wspaniale, aczkolwiek nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. No to jeżeli ona tak mówi, to ja jej wierzę. Dobra. Nic się nie zmieniło, zdecydowanie. Natomiast impreza okazuje się, że... Ja nie lubię ślubów, a impreza weselna była naprawdę ekstra, no. Co będzie po swojej serii. No właśnie, wszystko to się rozchodzi, nie? Żeby to było, kurczę, wiesz. Teraz będziemy musiały chyba skakać przez te haszcze, bo już widzę, że chyba źle poszliśmy. Dobra, idziemy szukać. Ty też kawę bierzesz? Nie, ja sobie chyba herbatkę zaraz pójdę. Ile do Was? To chyba za 300 zł i sądzę, że chyba droższe kupować. A o czym mówicie? O czym? O torebkach. A, torebki. Wiesz co, no ja ją lubię, ale... Nie, no... Ja jest... ją mam ze 3 lata, no i no mam nadzieję, że... A gwarancja na ile jest? Do żywotnia podobno, wiesz. Ale one nie są w ogóle chyba z naturalnej skóry, nie? Czy nie, nie. Są? No właśnie, to jest najzabawniejsza sprawa, to jest przy wszystkim, nie? Ja przywiozłam tą torebkę do domu, a mój mąż mówi tak... Za co ty zapłacisz? No. A ja mówię, no ale co? Ale ja ktoś patrzy na niektóre ceny produktów. Ja widać, wszystko tu obszyte tak, jak powinno być, nie? I on mówi, ale przecież to nie jest skóra. No. Ja kiedyś o tym nie widziałam. Dama. Ale słuchajcie, tak dobrze, że normalnie przyrażę się. Nie ma się co śmiać, ale kurde, obsługa, właśnie ostatnio sobie zdałam sprawę, że ja nie potrafię ekspresu obsługiwać, jak po prostu. Ja umiem, bo one są całkowicie automatyczne, tylko to nie trzeba czekać. Jak ja pracowałam w gastronomii, to ja miałam za każdym razem z tym problem z zacinającymi się ekspresami właśnie. Próbowałam się takie marynarki, muszę sobie taką spokojnie. Nie, w ogóle cała ładnie wygląda. I'm going
nakładam, to chyba jeszcze nocny będzie, więc nie chcę panią tutaj. Ten dzienny też jest taki dosyć tłustawy w sumie. Bogaty, tak, bogata konsystencja. No ja też. Pójść na niewielki spacer, pokazać trochę przede wszystkim to, co robimy obok z pszczołami, ale też opowiedzieć o tym miejscu. Warsztaty. Żeby ja byście, tak? Woskowiki, tak? Tak zwane. Tak. 10 osób, żelazko i to idzie samo. Ludzie bardzo często mylą uczulenie ze zwyczajną fizjologiczną reakcją na toksynę. Nie, ja jestem na osu, więc ja nigdy nie wiem, co jest to samo, ale na wszystkich wypadkach będę stała od nich daleka. Są dość blisko siebie, jeśli chodzi o DNA. Osy są mięsożerne i po prostu w którymś momencie niektóre osy wymyśliły, że karmienie swoich młodych pyłkiem kwiatowym też jest ciekawym pomysłem. No i tak się przekształciły, jak myślą. No wszystko było fajnie, kurczę, gdyby nie było tak zimno. Tak. Włączona dobrze. Ojej, zdecydowanie. Ale klimat po prostu i to w centrum Warszawy, nie? A kuku. No idea jest taka, żeby one tutaj po prostu założyły dziko gniazdo. Nie tak jak w ulu, tylko żeby żyły całkowicie dziko, ale też, że można było je trochę obserwować. Żeby same. Dlatego mają wyjście na zewnątrz, to nie jest tak, że one są uwięzione tutaj w ogrodzie. Jak to wyjście mają? Tu jest wyjście. Ale jak na razie ten eksperyment, no to jest dopiero eksperyment, więc nie bardzo komukolwiek to pokazujemy, ponieważ żeby to zadziałało, to te pszczoły tutaj muszą się zaaklimatyzować i trochę po to jest ten materiał, bo im przeszkadza światło. A tam takie, co leżą na tej kratce, to umarły? To martwe są, tak. A czemu umarły? Ze starości. Ale wczoraj zaczęliśmy, trochę miałem fajnie dzisiaj kontynuować. Grzebieniem to się wymuje w pierwszej kolejności, bo grzebień już się ubrudziłem. Służy do tego, żeby zerwać z tego plastra wieczka, ponieważ jeśli miód jest gotowy, to pszczoły zamykają go wieczkiem. No tak jak my w słoiku. A co się robi z tymi wieczkami, czy one są już do... Wieczka są z wosku, więc można je przetopić i zrobić z nich świeczkę albo... A potem trzeba jakoś ten miód z tego plastra wyciągnąć. Takie tradycyjne i bardziej prymitywne metody, tak jak to robili nasi przodkowie, polegają po prostu na ściśnięciu tego i czekaniu aż zleci. Ręką, pięścią. Nie wiem do końca, co w tym miodzie jest. Jest dość ciemny. Plastrów wczoraj. A gdzie mają te ule? Tam na dachu teatru studia. One nie mogą mieć zbyt wysoką uli, bo to po prostu nie ma sensu. No tak, bo by nie doleciały na sam... Doleci, dolecą, tylko po prostu ilość energii, którą muszą włożyć w to, żeby... Tak, no właśnie to... Taki miejski. Ale bardzo gęsty, nie? Ale jaki bardzo słodki. Gęsty, tak. No, taki... Jestem zaskoczony jego gęstością. Przepyszny. Taki 90% i właściwie główną rzeczą, którą robią, żeby przetworzyć go na miód, to jest wyciąganie tej wody ze środka. Jeszcze szybka sesja, proszę bardzo. My dziękujemy za zaproszenie w takim razie. Nie wiem komu. Dziękować. To co, uciekamy. Spadamy. Dziękujemy jeszcze raz. Naprawdę dziękuję. Do widzenia. My już spadamy. Robiłyśmy zdjęcia, uwieczniłyśmy wszystko i spadamy. Troszkę się i tak w sumie zasiedziałyśmy, ale te rzeczy, które tam pan nam opowiadał o tym domku i o ulach warszawskich i o tym miodzie i degustacja była, nawet ja się powiem szczerze, że nie mogłam oprzeć temu miodowi. Także spadamy już i zmykamy, ponieważ obie mamy jeszcze sporo obowiązków dzisiaj. Sporo obowiązków w postaci prania, tak. Na przykład sprzątania. No, a ja zmykam, bo jeszcze dzisiaj do pracy, kurczę. Zaraz zmykam, tak naprawdę powinnam już z godzinę temu wyjść, więc zaraz się będę rozbijać chyba taksówkami, żeby zdążyć. Dobra, no to wszystko na dziś i widzimy się w kolejnych vlogach.